Cześć, witam wszystkich na kanale Fotografia jest Fajna. Dzisiaj chciałbym pokazać kolejne swoje zdjęcie. Są motywy, które mi osobiście wracają co jakiś czas. Znaczy, bardzo często się zdarza tak, że ten motyw mi wpada i ja potrafię przez pół roku czy rok tłuc praktycznie jedną rzecz. I był taki okres, kiedy spodobały mi się zielone trawki pokryte rosą. To jest właśnie zielona trawka pokryta rosą, zrobiona nad ranem. Ja sprawdzałem w eksifach. O 9 rano było zrobione zdjęcie. Także długo musiała się... Ale to mógł być dzień... Tak, to był październik. To był październik 9 rano, czyli późno słońcem, ale wyszło, znaczy wyszło normalnie. Długo się trzymała rosa, ale mogło być tak, że na przykład była duża gęsta mgła i dopiero wtedy, jak tam gęsta mgła zeszła, to wszystko było mokre, dlatego tak dużo zielonego na tym, znaczy dużo na tym zielonym jest wody. Ja eksperymentowałem, kombinowałem, bo to trzeba zrobić, to okazuje się, że na początku, zrobić kropelki rosy na wodzie, kropelki rosy na trawce, to nie jest problem. I okazuje się, że w pewnym momencie zaczyna stawiać na kilka skomplikowanych problemów, znaczy kilka, na kompletny problem nie mogą być skomplikowane, kilka problemów. Po pierwsze, przepalenia. Okazuje się, że jeśli nie masz słońca, to tych kropel w ogóle nie widać, więc musisz jakoś to oświetlić. W tym wypadku, tak jak tutaj, oświetlone było słońcem, ostro świecącym słońcem, dlatego trzeba było poczekać tak, żeby to słońce zaczęło ostro świecić. I okazuje się, że w tym momencie masz przepalenia, więc to ostre świecące tak, ale czasami trzeba je stłumić za pomocą blendy. Tam jak używać blendy, tam był taki film o blendzie, znajdę tytuł, to go wrzucę, żeby się pokazał, o tym, jakie są sposoby używania blendy. Więc blendę jako rozpraszającą, żeby było słońce, ale żeby nie aż tak ostro, żeby tych przepaleń nie było. Dlatego zielony kolor w aparatach bardzo często, jeśli jest sam zielony kolor, to aparaty głupieją, ponieważ nie wiedzą, jak go zbalansować. Więc trzeba tutaj bardzo ostrożnie z balansem bieli, najlepiej nie pozwolić mu na automatyczny balans bieli, ustawić sobie na słoneczko, tak jak ja lubię na słoneczko, a później tam kolor zielony najwyżej jeszcze troszeczkę skorygować, bo jak mu ustawimy na automat, to aparaty bardzo często lubią, jak jest sam zielony, pójść w trochę takie zabarwienie żółte, takie za ciepłe. To jest następne, ale też jeden z takich problemów, które okazało się, że jest nie do przeskoczenia, jest płaszczyzna. Trawa jest o tak. I jak się do niej zbliżymy, to jest wygięta. Jak się zbliżymy bardziej, to okazuje się, że zaczynamy przychodzić bardzo blisko i znalezienie trawki, która jest prosta. Do tego jeszcze płaszczyzna musi być do aparatu. Jak tu jest mój obiektyw, to trawka nie może być pod skosem, bo od razu nam wyskakuje z głębi ostrości, zaczyna się robić nieładnie. I to okazuje się, że takich prób trzeba było zrobić 2-3 miesiące, żeby uzyskać jakieś porządne zdjęcie, które by mnie zadowalało. To zdjęcie jest chyba obrócone. Częściowo obrócone, a do tego jest tak jeszcze było kombinowane, żeby tło, które jest z tyłu, bo to nie jest wycinane tło, które jest z tyłu, żeby się była taka różnica w naświetleniu, żeby ono się zrobiło prawie czarne, czyli żeby się zrobiło, żeby nic nie wchodziło mi w tło. To nas o czym to jest zrobione. Canon 40D, APS-C do wszelkich rodzajów zabaw z makro jest bardzo fajny. Jeśli nam zależy na głębi ostrości, to czym mniejsza matryca, tym lepiej. Można zrobić świetne zdjęcie makro smartfonem, ponieważ on ma taką malutką matryckę. Taką matryczką. Oczywiście jeśli mamy dobrze oświetlone wszystko i nie pozwolimy mu na to, żeby on sam zaczął kombinować, czyli wyostrzał to zdjęcie i robił inne rzeczy. Dlatego mikro 4/3 jest bardzo dobre do tego typu makro, ponieważ ma stosunkowo bardzo przyzwoitą matrycę i małą, w związku z tym głębie ostrości nam się robią duże, więc jest dużo łatwiej. Więc to jest Canon 40D z obiektywem. Bez obiektywu się ciężko robi zdjęcia. Z obiektywem jest to Sigma 70 Macro. To nie jest jeszcze ta Art w tej chwili, która jest sprzedawana, to jest ten poprzedni model bez Art. Obiektyw, który jak wszedł, to we wszystkich testach wszyscy mówili, ale on jest bez wad. Nie ma wad. Jest genialna. Optyka tego obiektywu jest genialna. Ja go wreszcie kupiłem, zresztą w Białymstoku. Nie pamiętam. Pamiętam, że jechaliśmy po niego do Białegostoku, żeby go odebrać. Ale dlaczego akurat, czy go kupiliśmy... Mi się zdaje, że kupowaliśmy go nowego, a dlaczego akurat w Białymstoku? Nie wiem. Natomiast w Białymstoku i pierwsze zdjęcie, jakie im zrobiłem, to był taki... ojejku, teraz... No... Kościół. Z takimi łukami. Z cegły zrobione. To były pierwsze zdjęcia zrobione próbne tym obiektywem. W nocy zresztą, jak przyjechaliśmy, później jeszcze następne, a i Pałac Branickich jeszcze był. Nie, to Pałac Branickich były pierwsze zdjęcia robione tym obiektywem. Pałacu Branickich. No i jak później obejrzeliśmy w domu, mówię, pięknie pracuje obiektyw. Znaczy, nie był bez wad. Zresztą to, że nie był bez wad, dlatego ja już go w tej chwili nie używam, bo go sprzedałem, miał. Miał powolny autofokus, który był powolny, a później w ogóle się popsuł. Te stare Sigmy tak miały, że autofokus w nim zaczynał się psuć. To łatwo było poznać o tym, że się psuł, bo jak doszedł do końca, czy w jedną, czy w drugą stronę, to nie mógł ruszyć, trzeba było go chnąć i wtedy zaczynał ostrzyć. Także później jak go używałem, jakby to nie był autofokus, czy jako manualny obiektyw. No i drugą wadą, która mi bardzo przeszkadzała, to były listki przysłony. Miał za mało listków i one były za ostre. Tu tego nie widać, bo było robione, bo nie ma takich rozbić. Nie ma takich rozbić. Tutaj nie widać tego, jaką on ma listki przysłony, ale miał, nie wiem, 5 listków przysłony i jak się go przymknęło, to był taki wyraźny ślad. Gdzie w innych obiektywach, czy w tym, co w tej chwili używam, to przysłona jest w makro, jak się przymyka, jest prawie cały czas okrągła. Prawie okrągła, w związku z tym ma dużo ładniejsze rozmycia. I to była podstawowa wada, do którego przestałem go używać. Stwierdziłem, że no w sumie to jest fajne, ale to przy pełnym otwarciu, jak nie mam rozbłysków. A jak mam jakieś rozbłyski w tle, no to raczej muszę mieć pełne otwarcie, albo jak w ogóle nie mam żadnych rozbłysków, wtedy mogę go przymknąć i jest genialny. Więc taką Sigmą robiłem wtedy zdjęcia. Czułość ISO 400, czas 1/100 część sekundy, analogiczne do ogniskowej, bo obiektyw nie miał stabilizacji, więc przy 70 1/100 była w sam raz i przysłona do tego automatycznie F14. Duża przysłona po to, żeby uzyskać tą głębię ostrości, żeby jeśli mi się ten listek, trawka przesunie, to żeby ona jednak mimo wszystko się utrzymała w ostrości. To jest naprawdę ciężka zabawa, ale to jest tak, że bez doświadczenia tego się nie uzyska. To tylko doświadczenie daje możliwość zobaczenia, która tych trawek. Ja jeszcze kombinowałem, nie pamiętam jak to było robione, ale ja kombinowałem, miałem uchwyty, statywy, łapałem te trawki, tylko trawkę z rosą, jak się ją... O, i wszystko spadło. I wiele razy tak łapałem na takie spinaczki ładne, żeby ona stała w tym miejscu, żeby mi się nie ruszyła. I ile razy już, albo za długo ustawiałem, słoneczko świeci i to wszystko w pewnym momencie te kropelki zaczynałem i odpływają i znikają. Także przy wielu zdjęciach, które później się ogląda, nawet się nie pamięta o tym, jak dużo pracy i dużo cierpliwości wymagało zrobienia takiego zdjęcia. Ale żeby uzyskać jakieś wyniki, potrzebna jest cierpliwość. Życzę Ci cierpliwości. Dziękuję za uwagę, zapraszam na czwartkowy film i do zobaczenia. Cześć!